Siemneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym zaczynamy małą serię filmików z Kładziszem, kolejnym, teraz tym mniejszym, co się ukazywał na ostatnich filmikach. Już go wam pokazuję. Przepraszam was od razu z góry, znowu za małą przerwę. Mianowicie załatwiłem się lekko. Zachciało mi się nagrywać w garażu i nic z tego nie wyszło, ponieważ momentalnie mnie gardło chwyciło w tym zimnie i niestety albo stety udało mi się tego kłada wciągnąć tu. Na szczęście wymiary pozwalały na to. Jest tutaj ciepło, mogę rozmawiać, mogę do was mówić, mogę komentować. Pewnie niektórym to nie będzie pasować, ale dla mnie jest to naprawdę super, bo jest tu grzanie, cieplutko i mogę sobie w cieple na spokojnie pracować. Jak widzicie, silniczek leży, już w poprzednim filmiku to pokazywałem, jest silnik, będziemy wsadzać tutaj w te ramy. Dostawałem tam pytania, co to jest za kład i takie tego typu sprawy. Jest to kład o pojemności 50, małej, naprawdę tej najmniejszej chyba ramie. Nie mówię o tych napalonych na rękę, na szarpach. Silnik dysponuje pojemnością 50, nie wiem ile koni, musiałbym zobaczyć. Gaźnik jest trochę kitowy, bo to jest, kurde, ten jest PZ19, tamten będzie 12, coś takiego, ale malutka gardziel, już widać nawet na oko. Do tego gaźnika nie ma w ogóle przepustnicy ani dekielka od góry, więc no co ja mogę tu zrobić? No nie mogę zrobić z tym gaźnikiem nic. Spróbujemy założyć ten, ale ten jest malutki gaźnik. Kurde, nie będzie to dysponować jaką mocą uczciwą. Nie wiem, może się uda wyregulować i ten silnik na tym odpali. Co więcej, jest tu tylko jeden bieg do przodu, nie ma w ogóle wstecznego. Tyle w temacie. Co więcej tu mogę powiedzieć, no fajne zawieszenie z przodu, bo nie przyglądałem się wcześniej, nie ma w ogóle wahaczów, jest to tutaj wszystko na sztywno, plus jest tego taki, że tylko gałki się wybijają, które akurat tylko tu mają luz, a tak to nie ma co innego się wybić. Mały rozstaw osi, będzie to wywrotne przy większych prędkościach. Co ja tu będę robił, jak widzicie, będę wymieniał silnik. Będziemy robić instalację, do kół postaramy się jakieś dętki wrzucić, nie wiem jak to wyjdzie, może się uda, chce się wrzucić jakieś dętki, albo właściciel sobie dętki wsadzi, to już zobaczymy jak to będzie szło. Z przodu tutaj uchwyt, tam ugadałem się z właścicielem, to od moich tam kładów się zapożyczy, weźmie się to i tutaj się dołoży do tego kłada. A tak, to takie już takie pierdółeczki do roboty będą. Ale to będziemy robić po kolei w kolejnych odcineczkach. Ten będzie taki krótki, informacyjny, startowy, żeby wam pokazać co, jak, gdzie, co będziemy grzebać. No i w następnych odcinkach już lecimy z tematem, czyli następny odcinek może się ukaże na drugi dzień. Zobaczymy, tak, postaram się co dwa dni odcinek rzucać, jak to tam wyjdzie i ile będzie to trwało. Mam nadzieję, że trzy odcinki jakieś się ukażą z tego, to krótsze lub dłuższe, zobaczymy jak to tam się uda mi z montażem i ile będę gadał, ile będzie można coś sensownego pokazać. No, więc no tyle, no, tyle w temacie. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś cyrków, że to zapoli. Problemów nie będzie. A jeszcze jedno. Jesteś nowy kanał, możesz zasubskrybować, załapkować. Jeśli ci się podobało, jeśli nie, no to łapeczka w dół. No to będzie na tyle w tym odcinku. Wiem, jesteście niezadowoleni, bo za krótko. Mogło być troszeczkę dłużej. Troszeczkę się załatwił i jest poślizg z tym odcinkiem. No, zdarza się, no. Chciałem szybko, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze, więc ja kończę. Widzimy się niebawem, ja tu zacznę już coś grzebać, nagrywać następny odcinek dla was.
żeby było na pewno na czas, więc do następnego, trzymajcie się, hej!